yo, pelo. Yo. Masz tu na co dzień zbiór słów jak kodeksie. Jest ich tu tyle, że użycie ich to test jest. Ja mam zajawkę na rozkminę wyrazów. Szukam faz, które dadzą mi możliwość wersów gradu. Ej, kolejna opcja, która wpadła mi do łba, to przebieg powitań od czasów Urwi Bołcia. I zrobię to, bo musi być z tego jakiś memoriał. Przywitań mnóstwo, nie zaczynam tu od końca. Bo jak byłem dzieckiem, uczono mnie dzień dobry, dobry wieczór i tak dalej, zwrotu czystej grzeczności. Potem było cześć w przedszkolu gdzieś tam i pamiętam, że z panem było czuwaj, slang z obozu harcerstwa, było spoko, ale znałem zwykłe hej, witaj, raczej nie mówiłem, bo lat miałem ledwie 5, ale było fajnie, bo przyjęło się Witka, potem się ma rzucił owsiak i to był początek Wikłań. Ty wiesz, że możesz mówić ciągle cześć, mów jednak coś więcej, nie daj prosić się, bo jest tyle słów, z których możesz skorzystać. Ema, elo, siema, witaj, piona, yo, czy Witka. Jak się masz było zwrotem, popularny jak cola, potem przyszedł pewne zmiany jak gęba Jacksona, więc powstało siemano, siemandero i siemasz. Czy mówiło się też yo, wzorowane na raperach, mogłeś rzucić hello, jak Jony Richie, mogłeś rzucić elo jak molesta i zipy. To był wysyp tych słów zamiast cześć. Teraz mówią Ema i Emano słychać też. Z wielu miejsc różni ludzie różnie się witają. Możesz rzucić hołk lub nawinąć szalą. Z tą praktyką jest combination słowny, więc skracają jak mogą, robią cze i proste dobry. I bądź tu mądry, kiedy ciągle nowy slang w użyciu. Moje uszanowanie, nawet ostatnio słuch przyciął. I leci to tak dalej, choć niby sprawa to błaha. Wychodzi tego sporo, jak pośmiertny tył Tupaka. Ty wiesz, że możesz mówić ciągle cześć, mów jednak coś więcej, nie daj prosić się, bo jest tyle słów, z których możesz skorzystać. Ema, elo, siema, witaj, piona, yo, czy Witka. By na koniec był porządek, trzeba dodać jeszcze, daje się tu fur słów z pożegnalnym gestem. Do widzenia to relik, tak samo jak bywaj, cześć to pieprzone słowo, które żegna i wita. Jest nara niby spoko, ale z deka ostre. Jest na razie niego czytaj, wyszedł narciarz. Owszem, mów trzym się i strzała, to jest w porządku zawsze. Ja mówię piona pozdro, to taki zwyczaj sprawczy. Mów Emano, mów elo, mów Ema, mów papa. Cokolwiek człowieku, to jest wciąż ta sama gadka. A wiesz, to ma sens, pewnie nawet nie czaisz, co mówisz często do zioma, a co do własnej mamy. Ty wiesz, że możesz mówić ciągle cześć, mów jednak coś więcej, nie daj prosić się, bo jest tyle słów, z których możesz skorzystać. Ema, elo, siema, witaj, piona, yo, czy Witka.